witam wszystkich widzów, z tej strony Michał z kanału Super Mafia Ursus. Sobie zobaczcie, jestem w Ursusie 914. Uprawiam pod obiec, pronuję dokładnie. Tutaj była kukurydza na ziarno. Było rozsiane wapno 2 tony na hektar i było wtedy od razu zaorane. Nie było talerzowane. Tak tam wygląda z tyłu. Teraz będziemy przez próżnę przejeżdżać. No i tak tutaj sobie powoli robię, oczywiście, bo 1500 jest jeszcze w naprawie, czekam na odbiór obudowy mostu, bo tam mam w firmie Sieman w Malachinie dane właśnie, żeby mi tam kolejki dorobili, żeby ten spodek był ciaśniej. No i tak na razie sobie 900 uprawiam podobę, słabo już jest czas. A mówicie, że 900 nic nie robię, no to wam z telefonu coś nagram, jak tak sobie powoli tutaj uprawiam. Powiem wam szczerze, że właśnie 900 ma mniej pary jak 1100. 1014 sobie lepiej radzi w takich ciężkich warunkach. Ale z braku laku też idzie, nie? To wam nagram właśnie dlatego tutaj trochę jak sobie tak uprawiam. Co tam dogram do czegoś ten filmik? Dzisiaj mamy 22 marzec 2021 roku. Ziemia tutaj jest piaszczysta, tu ciągnik wpada jak masło w sumie. Taka lekka ziemia. Tam mam łyżkę i kamienie od razu zbieram. Parę kamieni już tam mam. Tutaj jest kawałek 3 hektary, wtedy jeszcze na takie 2 hektary niecałe zajadę. Dzisiaj uprawię i podobiec będę miał, bo obsta będę miał, no to jest trochę w sumie ponad 3 hektary, a tam jest niecałe 2. I razem będzie gdzieś po 5 hektarów owsa. No. Na chwilę obecną tak to wygląda. Bronuję na czwórce polowej, ale miejscami na żółwio. Zależy jak czy po turkę, czy nie. No. Dużo już nie zostało, można powiedzieć większe pół mam tego pola. Wtedy jeszcze zostanie mi pod jęczmień jary uprawiać i rozciewać nawozy oczywiście też. No i siać. Zobaczymy, czy będzie wilgotna, czy nie, to zobaczymy wtedy, czy będę wałował jeszcze po siebie, czy nie będę wałował. To zależy, jaka będzie pogoda. No. Tak to na chwilę obecną wygląda. Wiosna ruszyła. Trzymajcie się. Może dogram wam trochę później jeszcze coś. Teraz widzę kamień, będę szedł po kamień. Drodzy widzowie, kończę to pole. To pole w sensie, że te pole uprawiać, nie to pole drzewo. Tak tutaj wygląda. Jest tutaj piach ogólnie, słaba szósta i szósta Z klasa. Zobaczymy, jak tam owiec sobie poradzi w tym roku tutaj. Przez ostatnie 3 lata była tutaj kukurydza. Pierwsza była kukurydza na kiszonkę, potem 2 razy kukurydza na ziarno. No, trzymajcie się. Do kolejnego. Na razie. Witam wszystkich widzów, z tej strony Michał z kanału Super Mafia Ursus. Obecnie ładuję nawozy do rozsiewacza. Rozsiewacz RCW3 i do tego Ursus 363P. A ładuję Ursus 914 z ładowaczem czołowym. To jest Pavmed Solid 1000.
mieszam sobie nawozy, cztery nawozy w proporcjach 1 do 1 do 1 do 3, czyli 100 kg kizerytu, 100 kg ultry 8, 100 kg soli potasowej i 300 kg salefrosanu 26, czyli można powiedzieć składników trochę tutaj dostanie, można powiedzieć zboże, podkorzeń, można powiedzieć przedsiewnienie. Dobra, już do big bagów dalej używam. Powiem wam, że trochę się saletrosan lekko zbrylił, ale to przez zawartość siarki, nie? W tym nawozie. Ale nie jest źle, jest dobrze dość. Tak się tutaj lekko puchnie, to się rozwala, nie? Saletrosan jest, teraz tutaj te połówki muszę innych nawozów. Tu mam ultrę, ósemkę, kizeryt i sól potasową. Wziąłem sobie na próbę taki kawałek, wybrałem 3-hektarowy i powiem wam, że to się nawet ładnie rozsiało, idealnie nawet. Zostało w rozsiewaczu może 5 kg. Teraz to i wtedy jeszcze jeden big bag pójdzie saletrosanu. Trochę zabawa taka, ale zaoszczędzę tym trochę czasu i można powiedzieć paliwa też, bo mam jeden przejazd, a nie cztery na przykład. O, tam już sąsiad dalszy sieje. Niby ma padać deszcz dzisiaj. Powiem wam, że RCW na 12 metrów to lekko rzuca,
Więc w sumie nie jest aż taka duża różnica między Abrą a tym, bo Abra na 15-18. Jeszcze Big Buck, wcale to samo.
teraz wam pokażę, widzowie, jak to tu się miesza. Ogólnie wygląda to tak. I to wszystko tam się miesza, można powiedzieć, podczas rozsiewania już. Na tym polu dałem dawkę trochę mniejszą, bo już wcześniej nawóz rozsiewałem, który mi dostał z Ozimin. Dlatego teraz poszło mniej. Dobra, teraz pojadę na kawałek 3 hektary. Do zobaczenia. No i ostatni rozsiewacz załadowany. Jadę na ostatnie 3 hektary. Nie chcę wyjść. No. Zaczyna trochę kropić. No ale to jest RCW, to nawet pasuje. Nie przeszkadza, że nawet może padać w sumie. O. Teraz jeszcze przykryć, żeby nie napadało. I będzie finito net z nawożenia dzisiejszego. No i drodzy widzowie, muszę wam powiedzieć, że teraz dawka po moim obliczeniu wyszła 250 kg saletrosanu 26, 80 kg kizerytu, 100 kg soli potasowej i 100 kg polifoski. To wszystko na hektar w tej mojej mieszaninie, tak to wyszło, nie? Trochę saletrosanu mi wyszło niż chciałem, ale to później się saletrą w drugiej dawce da. Tutaj możecie sobie zobaczyć nawóz. Teraz to wszystko jeszcze zabronuję i będzie picobello do siebie przygotowane. A teraz widzę, że bateria mi się już rozładowuje. To do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!